Szczęść Boże, serdecznie wszystkich witam. Znajdujemy się na plebanii grecko-katolickiej świętych apostołów Piotra i Pawła w Krynicy. Przed chwilą dokonaliśmy otwarcia wystawy Aleksandra Chylaka. Tematem były tych obrazów cerkwie Łemkowszczyzny. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, dlatego że autor tej wystawy, Aleksander Chylak, w tej plebanii urodził się. Tutaj przeżył pierwsze kilka lata swego życia. I bardzo jest zafascynowany cerkwiami. Jego dziadek był wieloletnim proboszczem w Krynicy Zdroju w okresie międzywojennym. Tym bardziej dla nas to jest bardzo, bardzo ważne. Podzielił się z nami tym, czym jest dla niego malarstwo, czym jest dla niego architektura cerkiewna. Miałem wiele projektów architektonicznych, urbanistycznych. Niezależnie od tego, bardzo lubiłem rysować zawsze. Rysowałem w różnych miejscach wokół Morza Śródziemnego, Izrael, Jordania, prawda, Syria, Włochy. Czterokrotnie jeździłem, rysowałem, ale nie tylko jeździłem w celu rysowania. Po prostu lubiłem przy okazji rysować. Zawsze miałem ze sobą blok. Bardzo lubiłem, szczególnie lubiłem przyjeżdżać tutaj na Łemkowszczyznę. Byłem wielokrotnie i rysowałem tutaj właściwie od niemal 60 lat. Czuję wyjątkową sympatię do tych obiektów. One są bardzo piękne. W skali polskiej wyjątkowe. 8 z tutejszych cerkwi drewnianych jest wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dodatkowo, dlaczego to tak bardzo kocham? Stąd pochodzili moi przodkowie. To taka była rodzina księży grekokatolickich, ale także byli pisarze, nauczyciele, sędziowie. Byłem po raz pierwszy na mszy tutaj od czasu urodzenia, prawda? Bardzo to przeżyłem. Dzisiaj, 77 lat temu, urodziłem się tutaj w Krynicy, w tym obiekcie, gdzie jesteśmy teraz. Tutaj byłem chrzczony w cerkwi. Później były wysiedlenia, rodzice przejechali do Warszawy. No i tam całe życie spędziłem w Warszawie. Ale tak jak mówię, wielokrotnie przyjeżdżałem na Łemkowszczyznę, na tereny południowej, niegdyś Galicji, w tereny Galicji i rysowałem głównie cerkwie w tym rejonie. Tak jak powiedziałem, mam rysunków wiele z innych rejonów, ale te cerkwie łemkowskie są dla mnie najdroższe. Rysunki wykonywałem różnymi technikami, odbawiłem się a to pędzlem, a to węglem, ołówkiem czy kredkami. Z tymi rysunkami jestem znacznie mniej, aniżeli w życiu rysowałem. Po prostu dawałem na jakieś aukcje. Miałem wystawy w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wiele cerkwi tam sprzedałem. Bardzo cieszyły dużym popytem. Wystawę zorganizował pan Michał Markowicz z żoną. Nie tylko tu. Przedwczoraj miałem wystawę w Nowicy. Bardzo miłe spotkanie z Łemkami. Później wczoraj miałem wystawę w Gorlicach. Dosyć długo trwała i rozmowy, i dyskusje. Dzisiaj mam tutaj w Krynicy i to jest koniec, prawda? Jutro wracam do Warszawy. Dzień dobry, nazywam się Michał Markowicz, jestem emerytowanym lekarzem. Pracowałem jako specjalista w ortopedii i traumatologii przez około 40 lat. Większość swojej pracy przypada niestety nie na Polskę, chociaż w Polsce studiowałem, a pracowałem w zachodnich Niemczech na granicy belgijsko-holendersko-niemieckiej.
Pana Aleksandra Chylaka znam od długich lat i wiedziałem, że on ma chorobliwy, jakby powiedzieć, ale w cudzysłowie, może to nie jest odpowiednie słowo, że on jest takim zapaleńcem w rysowaniu i cerkwie stanowią jednym z obiektów jego zainteresowań. Nic dziwnego, pochodzi z dynastii księży grekokatolickich. Jego dziadek był tutaj proboszczem w kościele grekokatolickim Piotra i Pawła. On urodził się w tych pomieszczeniach, gdzie my się teraz znajdujemy, bo tu była plebania, tu mieszkał jego ojciec, oczywiście z dziadkiem razem. A później w tej przeklętej akcji Wisła został, opuścił te tereny, znaczy był deportowany z całą ludnością, ze swoją rodziną i znalazł się w Warszawie, gdzie mieszka od przeszło 70 lat. Tam skończył studia na Politechnice Warszawskiej, został architektem, później pracował jako doktor architektury, jako nauczyciel akademicki, ale rysowanie cerkwi ołówkiem, węglem, tuszem, farbami, to jest jego pasja i to wszystko zwróciło moją uwagę i powiedziałem mu, że zorganizujemy taki cykl wystaw, który się zaczął w Nowicy. To jest wieś koło Ustia Gorlickiego, gdzie mieszkamy od 4 lat. I pierwsza wystawa odbyła się w Nowicy, następna wystawa odbyła się wczoraj w Gorlicach. A dzisiaj zakończymy ten cykl takich jednodniowych wystaw tu w Krynicy, ale są następne planowane i uważam, że one, te prace Aleksandra Chylaka są warte oglądnięcia, warte, żeby one udekorowały ściany domów ludzi, którzy są związani z tym albo nie są związani. To nie muszą być ludzie, którzy pochodzą z Łemkowszczyzny. To mogą być Niemcy, nie wiem, Czesi, Francuzi, obojętnie kto. Aleksander Chylak ma za sobą cykl wystaw w Nowym Jorku, Chicago, gdzie mieszka między innymi jego brat, w Toronto. Także taka jest taka droga. A dzisiaj jesteśmy tu w Krynicy i cieszymy się, że pewna grupa ludzi, która po nabożeństwie przyszła tu i oglądnęła tą wystawę. Ja bym chciał przekazać słowo tu autorowi tych rysunków, jakie rysowali lipcem, perą, jakimiś flamastrami, burlą, pędzlą i tak dalej. Передаю слово власне цій людині, яка спеціально тут приїхала з Варшави, щоб вам це показати, що може ви ніколи не мали змогу за це довідатися.